Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater, a jest dzisiaj z nami pani Agnieszka Pospieszna. Witam panią bardzo serdecznie. Kierownik Informatorium Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Informatorium, cóż to takiego jest? Jeszcze raz dzień dobry, witam państwa, panią. Informatorium brzmi dumnie. Punkt, gdzie można wszelką informację na temat działalności biblioteki i tej kulturalnej, i tej merytorycznej zaczerpnąć. Ja, jeżeli pani pozwoli, bo dostałam na to zgodę, powiem, kiedyś czytelnik zapytał, a dlaczego informatorium? A my mówimy, proszę pana, no skoro jest planetarium, no to tutaj takie trzy gwiazdy siedzą. Jest, ale jest to informatorium. Oczywiście żart, ale i tak można się przecież tym słowem bawić. Znaczy ja myślę, że to jest po prostu coś więcej niż sam punkt informacyjny, dlatego że to, co u was można się dowiedzieć, to nie jest tylko zwykła informacja o bibliotece i o tym, co się dzieje, ale też dużo, dużo szerzej, bo również o turystyce można, o tym, co można ciekawego na przykład w Gorzowie zobaczyć, zwiedzić i w okolicach, prawda? Tak, przychodzą do nas turyści już praktycznie od 2012 roku, tak na taką szeroką skalę. Przychodzą po materiały, po informacje, mapy są szczególnie bardzo oczekiwane z naszej strony, że przekażemy nieodpłatnie, więc tym bardziej fajnie. Mapy rowerowe, jakieś gadżety być może też. Ale do czego zmierzam? Otóż w tym roku w ogóle otworzyliśmy się na polską turystykę, więc odnotowujemy tak naprawdę większą też i u nas tą wizytę turystów. Staramy się powiedzieć, co można w Gorzowie zobaczyć. Cały czas pytają o katedrę. No czekamy niecierpliwie, kiedy wreszcie będzie można turystów i wysłać nie tylko... do katedry. Tak, tak, niech zobaczą piękny obiekt. Ale jeżeli mogę powiedzieć anegdotkę, bo tak naprawdę to właśnie fajne takie wspomnienia wiążą się również tutaj z obsługą turystów. Gdzieś przyjechały panie, czy panie gdzieś z głębi Polski i mówią, proszę panią, a co tutaj w tym Gorzowie można zobaczyć? Więc ja wymieniam spichlarz, wymieniam teatr, wymieniam muzeum, nasza willa przecież też Lemana. No i coś tam jeszcze, chyba bulwary. Ona tak na mnie patrzy, mówi, o, to zabytków przybyło. Bo 5 lat temu, jak zapytałam mieszkańca Gorzowa, co tu można zobaczyć, powiedział, że w zasadzie nic, tylko jest katedra. Że w przeciągu 5 lat przybyło nam zabytków. No i dzięki temu... Najważniejsze, że to jest prawidłowa informacja. A jeśli ktoś szuka, to zawsze coś ciekawego znajdzie. Ja też miałam taki przykład, że kiedyś ktoś mnie spytał, stojąc gdzieś w okolicach Arsenału, czy tu jest centrum i tak mi rozejrzałam się i tak, no tak. Też odesłałam na bulwary, ale myślę, że nasze centrum już się też zmieniło w ostatnim czasie, więc tak, możemy tutaj być tak, pomału troszeczkę tak, być bardziej tak zadowoleni. Oczywiście. No dobrze, biblioteka to jest przede wszystkim nam, starszemu pokoleniu, to się kojarzy przede wszystkim z książkami. Dzisiaj ta biblioteka jest zupełnie, zupełnie inna, bo to jest też wersja elektroniczna, to jest po prostu zupełnie, zupełnie inne formy czytelnictwa. Co pani by tak poleciła komuś, kto nie przepada za czytaniem, ale może się zapoznać z literaturą w jakiś inny sposób. No cóż, od pewnego czasu, a to już w zasadzie 2 lata, co mnie nawet zaskoczyło, że 2 lata, proponujemy usługę w ramach Legimi, czyli można u nas w informatorium raz w miesiącu pobrać kod, bezpłatnie słuchać i czytać w aplikacji Legimi. I przyznam się szczerze, że zaczęliśmy tak trochę skromnie, tych kodów było niewiele. Okazało się, że preferencje i chęci korzystania z tego naszych mieszkańców są o wiele, wiele większe, więc na dzień dzisiejszy oferta jest dosyć bogata, bo we wrześniu będzie tych kodów 240. Każdy kod dotyczy jednej pozycji, rozumiem, tak? No właśnie nie. Nie, to jest 55 ponad albo i więcej tysięcy różnych książek, nowości. Można je słuchać, można je czytać. Każdy pobieramy na pewno... kod i wtedy wybieramy sobie z biblioteki, tak, zasobów tak, biblioteki, co tak, chcemy słuchać albo tak, czytać. Tak, to co jest w ofercie właśnie Legimi na 2 dowolnie wybranych nośnikach. Przyjęło się to bardzo, pytają pierwszego dnia, bo zawsze rozdajemy nowe kody pierwszego dnia danego miesiąca. Telefony od rana dzwonią, ludzie do nas przychodzą, piszą maile. A co więcej, i tutaj muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważna sprawa, reaktywowali się czytelnicy, którzy od lat nie korzystali, bo ta książka papierowa może przestała być atrakcyjna, może z jakichś względów już gdzieś tam u nich do lamusa odeszła, a tu nowum. Tu czytanie nowości, na które się właśnie czeka w kolejce, bo na przykład ma biblioteka tylko jedną pozycję, a chętnych do czytania jest sporo. Tutaj można ją mieć praktycznie za darmo, na wyciągnięcie ręki, czy na leżaczku teraz latem,
czy później czy gdzieś tam w fotelu, tak? Właśnie, czy w drodze do pracy. Rzeczywiście, rzeczywiście ciekawostki, ale to jest taki duch czasów, więc ta biblioteka też musi być trochę inna. A mogę jeszcze jedną anegdotkę? Oczywiście, że lubię tak. Anegdotki. Bardzo dobrze. Kiedyś usłyszałam taki żart, przychodzi tata z synkiem do biblioteki, wchodzą do wypożyczalni, synek bierze pierwszą lepszą książkę, patrzy na ojca, mówi, tata, ja nie wiedziałem, że książki są też w wersji papierowej. O, także, taki znak czasu. Właśnie. Ale wspomniałam, że biblioteka to nie tylko książki, bo w bibliotece dzieje się też dużo innych rzeczy. Weźmy wystawy. Nawet pokazanie książki w inny sposób, prawda? To też robiłyście albo robi, bo tak przyznam, że chyba trochę sfeminizowana jest obsługa biblioteki. Tak, czy chociaż są rodzynki, wspaniali nasi panowie, którzy nas oczywiście w pracy nam pomagają, wspomagają. Natomiast pomysły dotyczące pokazania książki w innej formule, czy to, co właśnie pod hasłem Liberatura się kryje, to tak możemy nazwać właśnie? Tak, ja może zacznę od genezy. To jest w ogóle wspaniała sprawa, bo ja poprzez moje lata nauki w końcu trafiłam na bibliotekoznawstwo, informację naukową tutaj na naszą uczelnię. Poznałam wspaniałych ludzi, wspaniałych pedagogów, ale też miałam wspaniałą grupę dziewczyn, chłopca, też mieliśmy jednego właśnie rodzynka na tym kierunku i poznałam dziewczynę, niesamowitą pasjonatkę książek różnych. Dzięki niej i zaczęły się te nasze właśnie wystawy z kolekcji czytelników, mieszkańców Gorzowa. Zaczęliśmy od Liberatury. Książka niekonwencjonalna, książka inna, to nie tylko strony w okładce twardej czy miękkiej, tylko książka na przykład w formie drogi, jakiejś ulicy, to była ulica w Kielcach bodajże, z tego co pamiętam. Książka pocięta na paski, można było czytać pasek, można było je łączyć, powstawał niesamowity tekst. Książka w butelce, wszystko można zobaczyć w kronice, na stronie biblioteki. Później był mały książę w 88 językach i dialektach, Alicja z Krainy Czarów. Później zaczęli się zgłaszać mieszkańcy też Gorzowa, którzy mówili, a ja mam taką kolekcję, a ja mam taką. Może pokażemy, może ktoś będzie chciał, może kogoś zarazimy tą moją, naszą pasją. 8 lat to trwało. Być może jeszcze kiedyś coś pokażemy, na razie nie możemy z racji wiadomo jakiej, no. Ale ja nie miałam w ogóle świadomości, ile nasi mieszkańcy mają do zaoferowania innym ludziom, ile pasji, ile zainteresowań, czasami niebanalnych naprawdę. Nawet bym nie pomyślała, żeby zbierać na przykład żabki. Żabki z różnych stron świata, żabka z Peru. No niby nic, prawda? A jednak wszystko można. Tak, dzieciaki miały dużo radości. No, dzieci, które do nas przychodzą z rodzicami do wypożyczalni. Dzieci to też jest klub książki, tak? Jak my to nazwiemy? Dyskusyjny klub książki. Dyskusyjny klub książki. Wszyscy jeszcze z czasów młodości, teraz pewnie też, znamy dyskusyjny klub filmowy, prawda? Tak. Natomiast tutaj mamy dyskusyjny klub książki. Czy to jest podobna formuła, że tu oglądamy, tu czytamy książkę i dyskutujemy na jej temat, czy dyskusja toczy się na dowolne tematy? Na dowolne tematy, a w ogóle to może wspomnę o tym, że działał u nas w bibliotece klub dla dzieci, dla dorosłych. Mówię o gmachu. Ale klubu dla młodzieży stricte nie było. Postanowiłam spróbować, czy jest szansa na to, żeby w ogóle młodzież przyszła. Byli sceptycy i wbrew temu postanowiłam jednak udowodnić, miałam nadzieję, że się mi to uda, udowodnić, że młodzież przyjdzie. Na pierwsze spotkanie tak trochę nieśmiało, na drugie przyszło 12 osób. Zostało z nami kilkoro młodych ludzi. Na ostatnim spotkaniu chyba była szóstka. I co jest piękne, młodzież chce rozmawiać, chce się otwierać. To są dzieci z różnych szkół, zintegrowały się, rozmawiają. Nie tylko o książce, chociaż książka oczywiście z tym motywem przewodnim. Rozmawiają o sobie, o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach. Cudowną mam młodzież. A kto wybiera cudowną książkę? Mamy moderatora, nie ja, chociaż byłam na jednym ze spotkań. Przy czym powiem tak, badałyśmy preferencje młodzieży. Młodzi ludzie chcą czytać przygodowe książki, fantastyczne, oczywiście, też takie sensacyjne, więc to musi być książka ciekawa dla młodzieży, bo pytamy, lubicie czytać? Tak, ale kanon lektur nas zniechęca. No, zakazany owoc bardziej smakuje, tak jest. No to jest na tym fenomen chyba Harry'ego Pottera tak. Też polega, ale... że tu się pojawiło coś nowego, jakieś czary-mary. Nie wszyscy na to przychylnie patrzą, ale wszyscy czytają.
czytają. Ja jeżeli mogę zaprosić, bo mam nadzieję, że dzieci wrócą do szkół. Jestem za tym, chociaż to musi się odbyć w takich warunkach, żeby nie dochodziło do przykrych sytuacji niebezpiecznych. Ale jeżeli ruszy szkoła, myślę, że my ruszymy z dyskusyjnym klubem książki, może od października. Zachęcam, przedział 13-16 lat, jak przyjdą trochę młodsi, trochę starsi, nie ma problemu. Jest taki wybór książek na rynku, że na pewno się dostosujemy. Liczymy na to, że będą chciała. Młodzież to nasza przyszłość. Te wypożyczalnie, czytelnie, to wszystko jest, później będzie dla młodych następnych pokoleń. Ja myślę, że tu nie ma jakiejś granicy wiekowej, bo czasami młodsze osoby czytają z wyprzedzeniem, nawet ten kanon lektur, o którym pani wspomniała, a czasami osoby starsze, młodzież, no nie ma pojęcia zielonego właśnie o książkach, bo z różnych powodów to wynika. Ale musimy uważać, żeby też nie przekraczać pewnych granic, nie wiadomo, czy rodzice jakby na to spojrzeli. Musimy pewnej tematyki jednak młodzieżowej trzymać się. Nie, no oczywiście, że tak, ale myślę, że też trzeba pokazywać co jest możliwe, prawda? Co jest możliwe, co może nie ustalamy kolejności, co, ale każdy sięgnie po książkę i znajdzie u siebie, czy on woli przygodowe, czy historyczne, czy jakieś tam biograficzne. Tak. I o tym można porozmawiać. Ja myślę, że jak ktoś mówi, że czytałem fajną książkę, no to już też wzbudza pewne zainteresowanie, prawda? To prawda. My też liczymy na to, że młodzież się będzie między sobą wymieniać też książkami, które przed niedawno, żeby zachęcić też do przeczytania, do sięgnięcia po inną pozycję. Nie tylko tą przez nas proponowaną. Ja pamiętam, że jak chodziłam do biblioteki, to zawsze te książki, które były najbardziej poczytne, no oczywiście też były w najgorszym stanie, to prawda, bo one po prostu przeszły przez tyle różnych rąk i tyle różnych właśnie oczu czytelniczych, że widać było, że akurat one są najbardziej poczytne. Tak, no i to dobrze. Po tym właśnie widać, że jednak gdzieś tam w czyichś rękach były. Kolejny pomysł to jest uczta do ucha. Uczta dla ucha, tak. No niestety wstrzymana z powodu koronawirusa, ale postanowiliśmy trochę ten nasz gmach, może nie tyle gmach, co hol w bibliotece ożywić słowem. I codziennie, to też już długo trwało, no niestety już w tej chwili jest to wstrzymane, ale puszczamy codziennie inny audiobook. Można sobie przysiąść, posłuchać, później wypożyczyć, bo wiadomo, że nikt nie będzie siedział 7 godzin i słuchał, chociaż może i taki wytrwały by się znalazł, no jeszcze nie było. Ale kto wie, wszystko przed nami. No i później taki audiobook, przecież mamy też zbiory audiowizualne, mamy też filmy, jeżeli ktoś nie lubi czytać, może nowości, te filmy oscarowe przecież, można u nas również bezpłatnie wypożyczać. I sobie pooglądać. I pooglądać, tak jest. Czyli biblioteka to nie tak jak kiedyś, tylko książka, ale jak miałyśmy okazję się przekonać, wszystko. Do posłuchania, do obejrzenia, do wymiany myśli, do wymiany dyskusji. Posłuchałam o tych wszystkich pomysłach, porozmawiałyśmy, no to aż kusi, żeby zapytać, co jeszcze tam w tym gwiezdnym informatorium chodzi jeszcze wam po głowie, co jeszcze możecie zrobić? A muzyka? Zaczęliśmy w tym roku, myślałam o cyklu koncertu, miało być ich chyba 5. No i skończyło się tylko na koncercie w lutym. Dzieci ze szkoły pierwszego stopnia muzycznej, tutaj dzięki pani Izabeli Serpiny, wystąpiły w Willi Lemana. Piękny koncert, dzieciaczki grające na różnych instrumentach, muzyka niosąca się wysoko, przecież ten budynek jest wysoki, dwupiętrowy, dwie kondygnacje. Sporo osób przyszło, z rodziny, też z zewnątrz. No i myśleliśmy, żeby to pociągnąć. Miał być koncert wiosenny. Później, o właśnie, miała być muzyka biesiadna w czerwcu razem ze społecznością ukraińską. Później miał być koncert w październiku, w grudniu, plany wielkie. No i na razie cisza. No tak, życie toczy się tak, ale to są przyczyny, które nie są zależne od nas. Ale najważniejsze to, że są pomysły i w momencie, kiedy będą takie możliwości, to wszystko będzie mogło być realizowane. Bo ludzie są otwarci i jesteśmy sobie wzajemnie bardzo potrzebni. Razem możemy dużo wspólnie stworzyć dla innych, dla nas samych. A bez wątpienia zawsze i dla wszystkich otwarta jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim z pięknym patronem Herbertem, który myślę, że jest takim też dobrym duchem dla wielu, wielu różnych wydarzeń w bibliotece. Tak, czekamy na państwa i będziemy, myślę, wiele jeszcze mieli dla państwa do zaoferowania.